Siema, jestem Krzysztof, kolejny odcinek z Farming 2019 z serii Sąsiedzi z PGR-u z sezonu pierwszego. No i co? Dzisiaj tutaj Proxima już z tym moim silnikiem na testy, oczywiście, nie moim. Już by to wszystko załadowali elegancko. Więc co? Więc ja dzisiaj, żebyśmy się tak zamienili, od razu my już są po poprzednim Nie odcinku. lubię się rozczepiać, bo to wiecie, strata czasu. No. A Mikus chce też tą Proximę przetestuje. No, a ty tego mojego Holanda. No, nie Holanda. A później jak po burakach będzie ostatni dzień, może też vloga nagrać, jak sobie radzi Proxima z tym pugiem też. Wiesz, bo tam no. Będzie po burakach do rana troszeczkę jeszcze. Dobra, to zamykamy tą klapę i możesz jechać. No już co, pyk. O, cyk, schodki do góry wrzuciłem ci. Tu są schodki, to jest wygoda. Dobra, na pompie podnieś. No. No podnoś na pompę. Już co? Cyk. O! Elegancko. Wiem, że są, wszystko jest. A szyby masz zamknięte? Ej! Co? Dźwięcie zamknę. Odjedź! Cyk się, już tylko wiadomo, tam musiała szyba zamknąć, już jest ten. Cyk. Odpalamy dziada. A! Szybę zamknąć. No, z boku też będzie trzeba. Sorry. Co stoi? Cyk! Odjedź, bo to ja ci dziwię. Dobra, stój! Ja ci dziwię zamknę. Cyk. Bo ty nie masz za to, to... O, panie, chwyca tam! Co za dzieje? Dobra, trzymaj. No. Dobra, ja nie kolejna przepalam i jadę. Więc co? Cyk, tu trzeba podgrzewanie, panie, włączyć, bo ty tu... Mi się jakoś lepiej podoba właśnie ten zeto, ja nie wiem czemu. Takie lepsze. Ja myślę, że mi się podoba. No. Ale ja sobie New Holandę sprawdzę też, wiecie, bo to takie... Może my i tych ciągników podejrzewam nie kupimy ich. No ale wiecie. Będziemy wiedzieli, jak takie sprzęty małe, bo to takie... Z jednej strony się lepiej od ten... Ale tu się włączy ogrzewanie. O, no tutaj. Właśnie, bo wszystko. Nawet, panie, tu fajne, bo biegi tu może nie automat, tylko... Fajne biegi na wajcha, tak fajne... No jak w aucie. Ale ci te biegi możesz zmieniać i rewersy. No. Bieg wrócicy i wtedy rewersem tylko. No właśnie, bo tu jest... Oczywiście masz w joysticku. No. Taki mala, jest. No to jest... Są tego plusy, są tego minusy. No, więc my tu właśnie, bo tu mało widza, wiesz, z tyłu, jak jest ten siewnik taki wielki, mi się wydaje, stąd zacznę gdzieś. Kurde, ta łąka jest A luksus on jest, ej, to jest luksus, powiedzmy. Ale ta łąka jest ogromna do orania. Jak ty skończysz kosi tego, to może nawet na łące nagramy orkę. Proxymy. Albo zrobisz po prostu dogra. Cyk. Włączyło się ta. No to fajnie. Cyk. Powiem ci tak? No, że ten z tym pugiem? Nie, ale... Chyba Proxyma lepiej by szła, powiem ci tak. No. I ten GPS mi tu brakuje. Ty na tym GPS tam nie będziesz podejrzewał się, bo ci... Nie, bo jest to tak... No nie wyda, bo to wiesz... No to... nie to jest GPS-a po prostu. Ja Mikusa przekonywałem, ale wiecie. Woda zwykłe technologie, a nie jakieś fajne GPS-y. A po co mi to? Jak coś będzie, no... ten. Bo mogłeś do New Holanda sobie wziąć, ale powiedziałeś, że nie chcesz takiego New Holanda z GPS-em. No. To jest New Holanda bez GPS-u. Więc co, jakby tu... Mi się wydaje, tu ten poprzeczniak będzie trzeba. Najpierw poprzecznik w koło sobie najlepiej oprzyj, polecałe. No właśnie. Poprzecznik na dwa razy, ty będziesz... I właśnie dzisiaj przyjmie rzepak właśnie. Wszystko ten, więc... Cyku. Ale powiem ci tak, że ta łąka będzie orana trochę. Tu będzie się orało. Nie, bo tu jest ogólnie blokada, wiesz, ile trzeba jechać, nie? Ale mi się wydaje, tak trochę bardziej, wiesz, pomału coś pojada, bo jak, wiesz, na fullu jechałek, tyle co blokada pozwala, no to aż trzepało tym silnikiem. To lepiej chyba nie. Tak. Że może jakieś nierówności. A ja wiem ta. Dlaczego, bo przecież ty tym swoim akwilem to robiłeś. A wiecie, jak akwil uprawia. No, talerze piękne. Albo po orce ogółem. No. A ja mam tamte dwa pola zaorane, bo ja zapomniałem. Jo, są dwa pola zaorane, mi się też przypomniało, jo. Ja orałem przecież je. Znaczy, Case mi orał je. No tu dużo tak jakby czuję takich kamieni, wiesz, pod tym. Nie wiem czemu, ale...
No jakoś nic nie wychodziło, jak tu Mikaelis, wiesz co? Oj, może... Znaczy jakoś... ja orałem te pole. No tak, no, ale... Znaczy całe, on trochę tam doorał jeszcze. A, da się żyć, wiesz co, to nie moje, to tam może coś trzeba. Przesadzasz, że jest gówno ten Pottinger. Znaczy nie, właśnie... znaczy... Według mnie Pottinger jest dorąbany. Według mnie tak nie. Mi się jakoś lepiej, wiesz co, tym siewnikiem, no bo na pewno... Bo siewnikiem idzie robota, powiem tak wam. To fajne, widzę już. Pod koniec wam powiem, ja powiem odczucia o New Holandzie i o Pugu, a mi też powie o siewniku i o Porterze. Ale ogółem też może, jak skończę siewy, a jeszcze tej łąki całej nie zaoram. Będę to jest już po 12, będzie lipa. No. Tak. Cyku, tu taki wielki, wielki poprzecznik mam. Ale właśnie, nie wiem czy ty też tak, zauważyłeś to, ale jak się cofą, to tak jakby mało się widzi przez ten siewnik. To tak, no wiesz. Wiesz o co mi chodzi. Jak się cofa, jest też tak nie widzi przez ja coś. Operowałem podnośnikiem i mi było w miarę git, bo ty za wysoko pewnie podnośnikiem podnosisz. No, ale to też widać, nie? To jest dobrze. Widać na dół, widać tego. Jest dobrze. Idzie robotka powoli. No, łąkę będę trochę oro. No. To jest koło hektara łąki. Ale może jakieś pole jeszcze na te... Ale to jedynie na burakę, bo muszę wyciganić. Na te... i na usługę. Na buraka jedynie. Nie wiem, będę gadał. Bo to już by było za późno, żeby popląć, wiecie, teraz orać i siać. Na na rzepach czy na coś. Nie wiem, może będę dzwonił, jakieś malutkie pole się uda, wiecie, wyciganić na jakieś tego. No. Ale sąsiadu. Ale... Teraz chyba, wiesz, na tej całej blokadzie, wiesz. No na fullu, nie? Wcisłem gaz, no i tak trzepało, że lepiej nie chyba. Ja ci powiem, tutaj ktoś mi uprawiał tym wiernikiem i mi nic nie trzepało. No chyba, że to zależy od tego, w sensie zależy. No, że tu te fotele są, wiesz, tam wszystko, no. A amortyzowane to, że to tak skacze, no możliwe, nie? Zawieszenie też, tu wiadomo, nowe technologie, to... To może przez to takie odczucie. W porównaniu do tego mojego pierdka, czy do 30, tutaj jest w ogóle inna bajka. Tutaj jak siądziesz, to jak się czujesz jak w łóżku. No ta, no. A tam wszystko na sztywno, no i przynajmniej wiesz kiedy cię trzepie, nie? A tu, no to... Tutaj, tutaj jedziesz. I nawet gdyby po dziurach ogromnych byś jechał, to takie szybkie ruchy odczuwasz. No ta, no bo to... Być to siedzenie cały czas skacze, tu wszystko tego, no i... Kurko mogę miał za ciężko po tym gera. A po drugie by nie podniósł podejrzewam ten New Holland. Portera by może jeszcze poszło. Bo ja tu jeszcze mam... No już fajnie mi to pole... Mało czasu minęło. A już nawet tu mało czasu minęło, bo... I no jest mało porane. Ale bo no, nie. W porównaniu do Akpila. Ej, ale oświeciło fajnie, ej. Nawet, patrz, już jest jesień, a patrz, no. Śnieg się nie zapowiada, choć tam było, ale mało. Stopniało. Nie, przy tych temperaturach to jest 5 no. stopni w ziemi, a w głupim powietrzu jest 5, 6, sorry. 6 jest ale to za 2-3 dni się zmieni. To jest już ostatecznie trochę późno się jemy to wszystko. No tak. No, ale mi się wydaje, że... Ale mówiliśmy, nie chcieliśmy wam zdradzać, że przyjdzie sprzęt na testy, widzieliśmy temu. Bo ja szukłem, miałbym tydzień już temu nawet siany. I hasy bym ci miał nawet pożyczone, jakbyś nie miał tego. To już by było, bo Kels już ma wszystko posiane. No tak, no. On to tam na bieżąco wszystko, a my to... Ale my to też z opóźnieniem przyszli, nie? No, kurwa... Wszystko prawie robiłem w siewach, bo przecież on kukurydzę ludziom tnie. Już to... Już końcóweczka kukurydzy. Stój ta, ja się tu wyjdę. Cyk.
Ile tu Ale jest? ładnie tą łąkę kryje, pan ci tak możesz przyjść zobaczyć, jaką ładnie Sąsiad, kryje. jak tu tyle tych nasion zeszło, że je nie zeszło. Tu jest dali pełne nawet. Boże, jak... Zasypowe pół tony może mieć nawet ziarna. Jezu, jak ja tu... Boże, po co kupowałeś tu... Ile? Tyle ziarna. 3 tony kupiłeś, nie? No ja teraz, panie, jak ja tu... Ty kupiłeś... Na palecie ty masz tam chyba 200-300 kilo masz jęczmienia, a rzepaku no. Masz... Znaczy tak ogólnie... Wiesz tak... Tak ogólnie to kupuję właśnie 3 tony, a razem wiesz, nasion już tutaj, no ale no... No 3 tony. 2 tony! Przecież ty 2 tony brałeś, nie pamiętasz co ten chłop ci gadał, ja oglądałem odcinek tu. No bo w tym było... To na 500... Stoi. Co ty pierwszy znowu? No. Miku, ty tonę wzięłeś z rzepaku. Ja patrzę no na twoje faktury. Tonę rzepaku? Nie! Czekaj. No jak nie, jak to? 200 kilo, nie, fu! 200 kilo ty wziąłeś, nie, fu! 500 kilo ty wziąłeś, tego. 500 kilo ty wziąłeś jęczmienia, a tonę 500 wziąłeś rzepaku. No. No i jeszcze kartofli, nie? Ale to mało. Kartofli to tam... Prawie no. Albo drugie kartofli ty nie brałeś od nich przecież, bo... No tak, od nich to tam nie było, to... Nie wiem, wzięliśmy od tego mojego znajomego, tam pamiętacie, gdzie my kopaliśmy. Od niego będę brał, chyba mi się wydaje. A tu jest bliżej do niego, nie? Z tej wsi. Dużo bliżej. Oro bliżej! No. Cyk, o. Okej, jego bank parmowny się sprawuje. Już 3. rok ma go. Ta 30, Boże. Kopali tam. To była M-ka. No. A ta przyczepa, widziałeś tą różową przyczep? Pamiętasz jego różową przyczepę? Boże, no to hit, nie? W ogóle. A. No i patrz, i się tak idzie wywalić w ogóle. Wiesz, na tym siedzeniu w tym. Za to, że elegancko, no. A nie to, co... W 30 albo w tym. Tak. No. Kurde, połąki nawet jeszcze nie miała za ramę, to ja ci powiem, Gordziowski bym miał połowę tyle za ramę. A nawet nie połowę. Tyle no tak mam połowę ramę tylko. A wiesz co, bo mi się wydaje, że wolno to idzie i ci? Bo my oraliśmy przecież o case'a. Tym jego sprzętem. A tym jego sprzętem no to... kubową, to idzie dopiero. No to fajnie idzie, nie? To już git, przyjmie się tego. Na tym to wiesz. Ten tam by tu też się przynajmniej robiło, bo tu są odkładnie... czekaj, jakie tu są odkładnie? Jakie tu są odkładnie? Też muszę tu przypomnieć. Odkładnie są bodajże... Kurde, jakie tu są odkładnie? 1,5 metra na głębiej, że... Kurde, jakie to było odkładnie? 150 bodajże chyba. Odkładnia. No, pyku i elegancko. A ja mam całą łąkę jeszcze wapnowanie, kurwa. Ciekawe, kiedy ja kosik poleci, nie? Będziesz kosikiem, panie. Kosy. A ja sobie pod proksimę to podczepię, po co ja mam się pierwszy świecie. Co, kosa? Wiecie? Kosa pod tego. O czym nie? A jeszcze mam dobra. Ja sobie w 100% coś sieję. Znaczy, może nie w 100%, nie oszukujmy się. No ej, bez przesady. Kosa podczepić do tego. Jak to... Boże, a po co? Jak to w ogóle... Co już raz, no, bez przesady. A, chyba, że chcesz... No wiesz, na benzynę zaoszczędzić, no to ja nie wiem, jakie tu masz plany tam, ale no... No, benzyny trochę zaoszczędzę, to jest na pewno. No bo wiesz, 30... No, dużo tam nie pali, no i przy takiej ledwie bocie jak... No, kosym tego. Wapno. Co tym mamy, ale tam się ma umieścić tego. New Hollandem i tym tą Proximą. Ale my kasy trochę zaoszczędzimy. No tak, na pewno. I tak no, już bym się siebie. Do mnie dopiero zawita, jak ja sobie zakupię ciągnik taki, który już... Albo... Będzie albo na długie lata. Od dwójka w dzierżawę. Jeżeli nie dostanę gospodarstwa, ale bardzo bym chciał dostać w dzierżawę. W dzierżawę, fuh. Spadku od niego. MTZ 82. O, ci panie. I tego Bejzuna.
No właśnie, to stój. To już mi to... Bo ma 60, 30. Ja już 60 i 30 pamiętam od dzieciństwa. Tu jest mijak, tu też, A no wiesz to co on ma? mijaczki, tak. 60 dane za kabinę. No co? Koje, a w 30 też koje. To fajnie. No, a jak ma, a ty pamiętasz jak my tam u mnie na gospodarstwie i wtedy dopiero zaczęłaś gospodarzyć. No. Tam, bo u nas tam na moim gospo, tam no osiny. Tam. No, a tam, no, jest to. Tam jedno, ten, jedno sekcyjny. No. To wy, po co to wujkowi twojemu dawać? Zobacz. Niech się cieszy. My mu za darmo w prezencie daliśmy, wiecie, a się cieszy. A ja mu tu jest, on zawsze chciał tu mieć. A ten jedny sekcyjny, ja pamiętam, wymieniliśmy nas na trzy sekcje. Inna klasa będzie. Trzy sekcyjny. 60 była, a my mieliśmy jeszcze wtedy tam ładowarkę JCB. Chyba to była ja. Chyba, że nie wiem już, ale my chyba mieli JCB. Ładowareczkę? To już było pod koniec, my mieliśmy takie ładne. No, Niku spędziała sobie miał kupione 20-konnego, ja wow. Kurde, to był sprzęt. A ten sprzęt, pamiętam, kukurydza była ostatnia. Gdy przyjechał ten na testy do takiego wanalka. Przyjechał. Ej, i patrz. I musiała zobaczyć, czy to ogólnie działo tak jak myślałeś, ale chyba na pewno tam. No! Że tu nie trzeba już nic bajonować tego, bo to samemu to jakby sieje. To? Mhm. No, elegancko. No. I wtedy to było tam ciąg zapierdzielą. O, myślę, że przypieprzy gdzieś tu. Ale Fendt miał kopyto. Fendt to był ciągnik. No tak. Ale były też chyba koszty. No bo trafiliśmy na pechowego Fenda, ale miał turbo. Silnik był w bardzo dobrym stanie, ale skrzynia. I na no właśnie. Kosztowaliśmy. No, że musieliśmy sprzedać ciągników parę i no i temu poszliśmy na, poszedł Mikus na kolonie wtedy. No. To się tym złom zacząłem i znowu powrócimy do tego rolnictwa. Może się rozwiniemy znowu. Ja podejrzewam, byśmy się połączyli. Gospodarstwo jednak wtedy tam. No. To było fajne. To było elegancko, no ale... O, ale co? Ja mi się daje tu jeszcze tak zrobię przejazdy i kończy mnie. Bo to no. Ojo, tam patrzyła już to 18 minut, no, a żeby to nie było tak jak ostatnio. 40 tam... parę minut, no nie musiał cięcia porobić wtedy. Tak, no. Ale kurde. Półtora nie zaramachnięte. I teraz jest pytanie, dokąd by chciał mieć te. Te ziemniaki? To mi się chce powymierzyć. Najlepiej z palicami pobiegać po polu. Właśnie, bo tu nie wiem dokąd jechać, wiesz tak. Ej, albo to całe dać tego, a tu... W ziemniakach? Nie, w sensie całe dać rzepak, a tu, tu gdzie jest ta dzierżawa, nie? To tu no, dać... No, ale nie, że całe, ale... Mamy całe właśnie. Całe? A czyli ja bym rzepa zrobił w koło obsiał zbożem, a w środku zasiał tym. Jak w koło obsiać? Po co? W koło zbożem, a w środku ziemniakami. A, bo to się opłaca. To już lepiej całe mi się wydaje, bo to nie ma sensu. Ale w koło co obsi, bo będzie lepiej kopać. Pomyśl się. No tak, no. Ja w buraka, jakoś mi się ten burak... Ale podoba. To ile by to obsiać tu na tym? Tak z dwa przejazdy, albo jeden, dwa. W koło? No. Czy jeden? Dwa muszą być. Dwa, nie? To dwa. Jeden to jest za mało, na pewno. Nawet jakbyś tak dwa, to by ci się wydawało za dużo w środku. To ty całe, to... całe sieja rzepakiem i jelo. I elegancko. Na usługach? Nie, w sensie na tym moim tu, wielkim takim. A gdzie jęczmień chcesz dać? No to nie będzie jęczmień, bo po co? Jak na następny rok zostawisz w sobie. No. Mamy tam jeszcze tego... Jęczmień mam, więc mi się wydaje tylko poprzeczniak i tam dojadę do końca i kończymy. Się potem poza no, tym. Ja mam to zostało, to trzeba zaś już. Tak krzywo to mam bruzy teraz zrobione. Czy proksymy takiego czegoś by podejrzewam nie było.
No. Ale podejrzewam, no, do wieczora to dzisiaj będę miał zarany. Albo najwyżej ja bym tu zaczął orać, wiecie, ale Mikus by miał wszystko posiane tą proximą, to wiecie, co byśmy zrobili. Ja bym najwyżej Mikus by se wsiadł w tego New Hollanda, jakby chciał. Tu bym mi orał dalej łąkę, ja bym se tu wapnął, wiecie, część wypieprzył i siałby se tu rzepak dalej, wiecie, żeby tu dzisiaj ogarnąć ten cały rzepak. Ale nie wiem, może będę dzwonił do ludzi, ja by się zgodzili mi dać pole, to by najwyżej było więcej. Buraka. By były aż 4 pola buraka. No. I wtedy ten burak by 200 tam może by nawet było. Ale nie, nie mówię, nie, nie mówię tak. Albo na wiosnę, bo jak nie zostanie ogółem, albo od ciebie ją się nie odkupić. Jeszcze o. A ty masz o zimę, czy to jest wiosenny jęczmień? Nie, ja mam o zimę. Kurde. Wiosenny sobie wziął, a wiesz, poprzeczny, jaki wiosenny sobie wziął. Buraka. No. A po co mi ten? A, nie. Bo w tym roku jeszcze się przekabacić i wszystko poszedł, wiesz. Nie ten wiem, ten jak ten to będzie, no. Albo jak już to będzie? Nie, bo mi trochę rzepaku jeszcze zostało. A czy mi wystarczy na tą łąkę cały rzepaku? Zobaczymy. To tu jeszcze tym poprzeczniak i kończymy. No. Ale co? Moja opinia jest taka. Puk. No, jest dobrze, jest fajny, ale mogło być lepiej. Ale wiadomo, że to jest wszystkie głowy. Jestem za dużo. No. Ale według mnie tutaj nie ma żadnych wad, bo fajnie kryje. Wszystko dobrze jest, tak powinno. No, a siewnik. Tam trawę kryje ogólnie. Jak chcesz przyjść, pokazać ludziom, jak to tą trawę kryje. Cyk. Zgasimy wszystko tu. Drzwi trzeba zamknąć, tak wiesz? Wiecie, żaden nie tego. Uderzyłem jak jakiś rzepakiem zasieję, tylko trawa nie powinna wybić. Leca, leca, ulicę pomału. No i co? No i ogólnie ten siewnik, no to co? Jak? Opinia mojego siewnika to jest 10 na 10, bo tam nie znalazłem na razie minusów. No ja też. Jak tym siewnikiem przysiałeś, no to. No jest kozacki, no jest fajny, jest. Jest dobrze, nie? Nawet jakbym miał tego NTZ, to bym nawet się nie wiem, czy ja bym nie pokabacił o tym siebie. No. Bo właśnie, bo się fajnie. No i widzisz, i ile to bierze? No mało to bierze. Widzisz, jak co. No ale tak. Zobacz, ile ja wtedy przez odcinek no. Zabrałem. No ta no. No ta no, i co? No i jak oceniasz tę New Hollandę, może tak? GPS by się nie przydał, nie tak bo zobacz jaka brudza jest krzywa. No. Brudza jest bardzo krzywa, a tak ten New Holland to powiem tak, ma swoje plusy, ma swoje minusy. Rozumiem tak. Do New Holland, no New Holland jest trochę gabarytowo na te konie za mały. No. Te 60 koni powinien mieć minimum, minimum, tak 70 do 80 max. Wiecie, ściągany on by jeszcze fajnie wyglądał, ściągany, fu. Nawet podnośnikowym, teraz 4 skiby podnośnikowe on by szedł. On by nawet lepiej szedł niż lepiej, wiecie, lepiej wyglądałby i wszystko gabrytowo fajnie. A tak w wydumieniu Holland nie ma minusów, ale podejrzewam by wyszły minusy. Wiecie, no. Po jakimś czasie. No, no to będziesz chyba kończył odcinek. No, więc ja na to New Hollanda. No to co, fajny jest, no fajny, ale mi się, no jest fajny, nie, ale no co, GPS-a nie ma, więc trochę szkoda, no bo to jednak nowe sprzęty. Co? GPS-a nie ma, nie? Ale GPS-a ty to w Proximo nawet nie robi, kurde, jakoś nie. Nawet w Proximie nie robisz na GPS-ie, ale muszę no, to ale, pokazać. Wiesz, no, jak, na pewno bym się dał tym obsługiwać, no i co, i na pewno... No za taką cenę, co on jest, to się opłacą, nie? Ale bez ja GPS-a. Ale no ale jednak... Ale za tą markę płacimy, zobaczcie. Za 80 tysięcy mam Proximę. W podobnych koniach. No. A New Hollanda ja muszę dopłacić 20 tysięcy. Bo to jest też za markę płacę. No. Właśnie za to? Że ja tym obciążnikiem przywaliłeś płat. Się dobrze, dawało, się nie złamał. One by strzeliły ten płot drewniany. No dobra, to kończmy. No i ten. No a
Paroxima, no jak najbardziej bym se kupił tako, no ale by były pieniądze, no a nie ma pieniędzy. No bo kasy, jedynie młody rolnik nam by pomógł. No ale to nie wiem, bo to... Młodego rolnika będąca Paroxima by zawitała. Puk, ten tu oczywiście, bo puk jest na 10 i siewnik oczywiście tak jak się podejrzewa. Bo Pottinger mi się podoba. No ale to tam nie ma co panie siadać, bo to marzenia są, to wiesz. Może kiedyś bym się coś takiego, ale to na pewno mam w planach po żniwach kupić jakiegoś tam, nie wiem, 912, coś takiego, 85, ale to lepiej 912, bo 902, to wiadomo, więcej koni. Może to na pewno tym może być, no nie wiem, ale no coś takiego jedynie bym sobie kupił. No a ty jak tego MTZ-a byś tam może dostał, nie no to no. No najlepiej, żeby Bizonek do mnie przyjść. Jak MTZ nie przyjdzie, to nie będę płakał. Ale Bizonek jak nie przyjdzie, to będziesz trochę wkurzony, ale no zobaczymy, czy mnie jego może. No bo ty się tam... Panie no, ja bym nie chciał, no, żeby... No mówię, zakolował jakiś czas temu. Ja mówię, wujkowi na szczęście wszystko poorane mam. No nie zdążył mi kus przyjechać, bo też miał tutaj... Kejsowi dużo pomagał przy kukurydzy. No. Na razie odcinek, jeszcze odcinek. A wujkowi wszystko posiałem ładnie, wszystko poorałem na zimę. Teraz no. To tylko usiadłem obrabić i tej sobie. Więc co, więc widzę, że tu jakieś kamienie z tym w ziemi i pewno kamienie. W sumie to była łąka, to się nie dziwia, nie? Jest pewno no, jakieś takie. Pan wie, jak to na spokojnie. Kamieniste. No, ale teraz się ogarniam, to mi się wydaje. No, ale to co? To już tu nie będziemy przedłużać? No, ale widać, że ten GPS by się przydał, bo takim jaki tu ten, że no. Bo chcesz jechać, wiesz, fajnie, no a widzisz. No to teraz stwierdziela. No. A przy GPS, to GPS będzie trzymał. Jedynie jakbyś kierownicą ruszył. Wtedy to GPS od razu wyłączy się. No. To co? To już było nas z tego odcineczka, dzisiaj ze mną tutaj był sąsiad. Majster ma razie. Cześć. No i co? Zostawcie lajka, suba, no i co? Myśl tu... Boże, coś to z opóźnieniem podniosłej. No ale co? Sprzęt fajny, no fajny, przynajmniej, no fajnie by było się właśnie takimi nowszymi, wiadomo, tam powozić, bo na pewno to było, no, no może nie ostatnio raz w życiu takim pięknym, że tym się powozić, no ale na pewno jeszcze gdzieś, kiedyś u kogoś, albo samemu coś takiego. Może. No może kiedyś, ale... Bo w PGR-ze to wiesz, że tam 16-14 takie rzeczy. Ja to tam... 14. Luksusu nie ma. Bo. Boże, jak się ściągło, ej, Boże. No to co, to już będziemy kończyć. No to co, to ja byłem Mikuś, cześć.